Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na podsumowanie 2022 roku. Na początku myślałam, że zrobię ten film nieco inaczej, czyli tak jak mniej więcej w zeszłym roku opowiem Wam co i jak, ale okazało się wczoraj, że zostałam nominowana przez Vienna in the Bag do odpowiedzi na pytania, które mam tutaj właśnie w telefonie, więc tak sobie pomyślałam, że zrobię takie podsumowanie 2022 roku połączone z tymi pytaniami. Myślę, że będzie to zdecydowanie ciekawsze, więc od razu zabieramy się do roboty. Kiedy zaczęłam analizować zeszły rok, muszę Wam powiedzieć, że zdałam sobie sprawę z tego, że to wcale nie był zły rok, a nawet bym powiedziała, że był to całkiem ciekawy rok. Dużo się wydarzyło, dużo pozytywnych, ale były też oczywiście negatywne sytuacje. Na początku roku zrealizowałam jeden z moich planów, takich powiedziałabym bardziej biznesowych, bardziej finansowych, i rozwijałam go przez cały rok, więc cieszę się, że udało mi się to zrealizować w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, i w tym roku na pewno chciałabym kontynuować kwestie rozwijania mojego biznesu, mojej firmy i działań w tym kierunku. Więc to na pewno był jeden z takich dużych plusów. Kolejna sprawa, wiemy, na początku zeszłego roku zaczęła się wojna na Ukrainie i dla wielu osób był to taki moment przełomowy. Wiele osób powstrzymało się z działaniami, a dla mnie była to motywacja do tego, żeby robić więcej. I oczywiście, że pojawiły się komentarze tutaj na moim kanale takie, że dlaczego ja publikuję, dlaczego ja pokazuję, dlaczego mówię o takich przyziemnych, prozaicznych sprawach i tak dalej. I wiele osób też pisało, że ja nie powinnam tego robić, no bo zaczęła się wojna, bo trwa wojna i tak dalej. A ja odpowiadałam zazwyczaj w ten sposób, że po pierwsze jest to moja praca, po drugie wojna się zaczęła i nie wiadomo się kiedy się skończy, więc przecież to nie oznacza, że ja przestanę całkowicie wszystko robić. Ale też dało mi to do zrozumienia i do wprowadzenia takich pewnych kroków, które trochę zmieniły podejście moje do działań w sieci. W związku z całą tą sytuacją też otworzyły mi się oczy na pewne znajomości, na pewne znajomości finansowe, ponieważ kiedy to wszystko zaczęło się dziać, były takie marki kosmetyczne, które się ode mnie odwróciły. Ale nie dlatego, że ja coś publikowałam, tylko dlatego, że był to taki czas, więc one zrezygnowały z działań ze mną, odbierając mi też po części możliwości zarobku, ale to jeszcze, słuchajcie, jest nic, bo marki jak marki, natomiast takie moje środowisko, powiedzmy to biznesowe, też bardzo dużo pokazało. Bardzo dużo takich negatywnych swoich stron, i otworzyły mi się po prostu wtedy oczy, kto jest kim, kto co chce ode mnie, jak te nasze znajomości wyglądały. Nieprawdopodobne. Różne sytuacje, zdarzają się w naszym życiu różne sytuacje, które otwierają nam oczy na pewnych ludzi, na ich zachowania, na kontakty biznesowe i nie tylko. I rzeczywiście tak też się stało. Później, kiedy wojna przecież cały czas trwa, kiedy ludzie zaczęli wracać do takich swoich codziennych czynności, tak jakby znowu zaczęły się kontakty, wiecie, zróbmy to, zróbmy tamto, spotkajmy się tu, spotkajmy się tam. Także ta sytuacja też trochę mnie nauczyła i dała mi po tyłku, ale z drugiej strony dała mi takiego kopniaka, że ja stałam się trochę silniejsza. Więc muszę Wam powiedzieć, że ten 2022 rok też trochę otworzył mi oczy na pewne sprawy biznesowe i nie tylko. Więc to też jest na pewno duży plus. Oczywiście w tym 2022 roku były też podróże i co się okazuje, było wiele fajnych podróży. Wy tutaj widzieliście tylko część. Niektóre z tych podróży były bardziej takie prywatne, więc ja wtedy też nie nagrywałam, nie pokazywałam co i jak. Nauczyłam się trochę w tym 2022 roku jeszcze bardziej, że tak powiem, rozgraniczać życie prywatne od tego co robię. I myślę, że to też jest na pewno na jakiś plus. Udało mi się zrealizować jedno z marzeń podróżniczych, ale zaraz Wam o tym opowiem. Na pewno w 2022 roku spełniło się jedno z moich najskrytszych prywatnych marzeń.
które będę chciała realizować w tym lub przyszłym roku, więc jest to też taki mój mały sukces, który udało mi się odnieść. Jedno z marzeń, które chciałam zrealizować w tym roku, niestety się nie uda, zaraz Wam też o tym opowiem. No i oczywiście była końcówka roku, która była dla mnie bardzo emocjonalna, która była dla mnie bardzo trudna. Część z Was o tym wie, część z Was nie, ponieważ nie posiadacie mediów społecznościowych albo nie korzystacie z Instagrama. Pożegnaliśmy się z Pipo, z naszym kocurem, który był tutaj na moim kanale tak naprawdę od samego jego początku, ponieważ Pipo miał 20 lat. I przed naszym wyjazdem do Włoch, no niestety musieliśmy się pożegnać. Było to bardzo trudne dla nas pożegnanie, ale też grudzień był takim trudnym miesiącem. Ja nie robiłam vlogmasa, też między innymi z tego względu, że wiedziałam, co się dzieje. Nie byłam w stanie, słuchajcie, nagrywać filmów takich codziennych, cieszyć się tą atmosferą świąt, kiedy wiedziałam, co dzieje się w moim życiu prywatnym, kiedy wiedziałam, co dzieje się z Pipo, jaka jest sytuacja, jaka była walka. Było naprawdę bardzo trudno i dzięki temu, że wyjechaliśmy pod koniec roku na święta do Włoch, trochę muszę Wam powiedzieć, że odpoczęłam po tym wszystkim, co się działo w grudniu, ale te emocje nadal we mnie są i bardzo ciężko mi się w tej chwili nawet mówi o tym, że rozstaliśmy się z Pipo, że pożegnaliśmy się z Pipo. Był naszym wspaniałym towarzyszem. Wy wiecie, my nie mamy dzieci, więc koty, które mieliśmy, które mamy, bo jest jeszcze z nami Pipeta, były właśnie częścią takiej naszej rodziny. I ja trochę czułam się jak matka, posiadając je i troszczyłam się, kochałam. Zresztą każdy z Was, każda osoba, która posiada zwierzę, wie, jak to jest i jakie to są odczucia, jakie to są emocje i co się dzieje w momencie, kiedy to zwierzę zaczyna chorować albo stajemy właśnie przed tak trudną decyzją, przed jaką my stanęliśmy przed naszym wyjazdem do Włoch. Także musicie wiedzieć, że Pipo nie będzie już tutaj z nami na kanale. Jest jeszcze Pipeta, która jest 6 lat młodsza od Pipo. Cieszę się, że jest, no ale też było naprawdę trudno. Także widzicie, ten 2022 rok był nawet, powiem Wam, całkiem fajnym rokiem. Dużo się wydarzyło, dużo pozytywnych emocji, dużo takich sytuacji, które mnie wiele nauczyły, które otworzyły mi oczy na pewne sprawy. Ale teraz połączymy to z pytaniami, które się tutaj pojawiły pod filmem. I pytanie było między innymi właśnie też o to podsumowanie tego 2022 roku w pielęgnacji i w makijażu. I tutaj nie będę się wypowiadać dzisiaj na temat właśnie podsumowania takiego kosmetycznego, pielęgnującego, dlatego że na moim Instagramie już od jakiegoś czasu prowadzę serię, gdzie przedstawiam Wam moje hity 2022 roku, czyli produkty pielęgnacyjne i makijażowe, które zachwyciły mnie w zeszłym roku. A muszę Wam powiedzieć, że było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mimo tego, co działo się na świecie, marki kosmetyczne postawiły na rozwój, pojawiło się wiele świetnych produktów, były też super konferencje, w których miałam okazję wziąć udział, także cieszę się ogromnie i zapraszam Was oczywiście na mój Instagram, zarówno na stare konto, jak i na nowe konto, gdzie możecie posłuchać właśnie o tych hitach. Ale tutaj pojawiło się też jedno pytanie odnośnie perfum. I słuchajcie, w zeszłym roku zdecydowanie królował u mnie ten oto zapach, czyli Desert Eden od marki Estée Lauder. To jest zapach, który będzie mi się kojarzył z zeszłym rokiem, z 2022 rokiem. Powiedziałabym bardzo korzenny, taki nieco arabski, może troszeczkę w nuty indyjskie, bardzo intensywny zapach, zapach z ogonem, zapach, który jednych zachwyci, innym się nie spodoba. Zwłaszcza osobom, które lubią takie kwiatowe wersje albo bardziej słodkie, owocowe. To jest zapach, który moim zdaniem będzie takim zapachem siły, zapachem
rozwoju, zapachem, który towarzyszył mi w trudnych sytuacjach, ale również w tych przyjemnych sytuacjach, więc na pewno z tym 2022 rokiem ten zapach będzie mi się kojarzył. No i teraz mamy kolejne pytanie, a dokładnie zakup i pytanie numer 5, element garderoby. I pomyślałam sobie, że połączę te dwa pytania, ponieważ one się ze sobą, no właśnie, trochę łączą, czyli zakupy i ta garderoba, bo w 2022 roku udało mi się zrealizować takie moje założenia, coś, co chciałam bardzo kupić, szukałam już rok wcześniej, przeglądałam, widziałam, że jest modne i tak dalej, i tak dalej, a słuchajcie, mowa o torbach. Dwie torby, a dokładnie tote bag od marki Furla, którą już doskonale znacie, materiałowa, i druga torba, uwaga, będzie to torba od marki Elisabetta Franki, również tote bag, ale w wersji skórzanej. Co prawda myślałam o tej wersji materiałowej, ale jeszcze słuchajcie, rok się dopiero zaczął, więc może uda mi się zrealizować kolejny cel. Natomiast dwie torby, z których jestem niesamowicie zadowolona, ale dzisiaj też nie będę Wam o nich opowiadać. No i właśnie tu mamy zakup i połączenie tej garderoby, ponieważ zrobię dla Was oddzielny film na temat tote bag. Ale na razie nie zdradzam Wam co i jak, o czym to dokładnie będzie. To na pewno są takie dwie rzeczy, które najbardziej ucieszyły mnie w 2022 roku. I ten zakup i pojawienie się tych dwóch toreb w mojej garderobie, to było na pewno na duży, duży plus. Kolejne pytanie to gadżet. Gadżet z 2022 roku. No i znowu odniosę się do tego, że właśnie w 2022 roku udało mi się zrealizować dwa cele, które są związane, no można by było powiedzieć, z gadżetami. Pierwszy to zakup nowego komputera. Potwornie drogi, ale był mi on niesamowicie potrzebny. I cieszę się, że postawiłam na nowego Maca. Widzę niesamowity przełom w pracy, używając kiedy używałam starego Maca i w tej chwili, kiedy pracuję na tym nowym Macu, kolory, grafika, możliwość poruszania się, nowe rozwiązania, które tam się pojawiły, więc na pewno mimo tego, że to był drogi zakup, dużo mnie kosztował, to jednak był to bardzo dobry zakup i bardzo dobra inwestycja, która mi się sprawdzi na pewno w najbliższym czasie, ale konieczna ze względu na moją pracę, ze względu na to, co robię tutaj, jak działam w mediach, i duży, duży plus. Ale gdybym tak pomyślała jeszcze o tym gadżecie, no bo nie wiem, czy komputer to jest gadżet, ale gdybym pomyślała o tym gadżecie, to na pewno zakup Dysona. Zakup oczyszczacza i nawilżacza powietrza. Obiecałam Wam, że zrobię taki film, gdzie opowiem Wam, jaka jest moja opinia na temat Dysona, ale po jakimś czasie stosowania, jego używania, codziennie u mnie działa. Jest ustawiony w mojej sypialni i muszę Wam powiedzieć, że to był jedna z najlepszych decyzji, na jaką postawiłam. Szukałam nawilżacza i oczyszczacza powietrza w jednym, który będzie w mojej sypialni, będzie sprawiał, że to powietrze będzie lepsze, ja będę lepiej spać, ale też w związku z tym, że mieszkam w dużym mieście, mieszkam w Warszawie, więc jest ten smog, to powietrze jest zdecydowanie bardziej zanieczyszczone, szukałam czegoś, co się naprawdę sprawdzi i powiem Wam szczerze, że też dopytywałam Was tutaj, żebyście mi polecili różne rozwiązania, pojawiały się te tańsze i droższe, bardzo dużo osób polecało Dysona i cieszę się, że w niego zainwestowałam, bo widzę różnicę. Więc to na pewno jest też taki gadżet, który się u mnie pojawił, ale wśród tych wszystkich gadżetów w zeszłym roku postanowiłam, że zainwestuję trochę w takie domowe gadżety, czyli w związku z tym, że mam mieszkanie, moje mieszkanie, nowe mieszkanie, tu chciałabym mieć dobre sprzęty w domu, takie, które będą wizualnie również mi się podobały, bo wiecie, że jestem estetką i jestem też perfekcjonistką, więc bardzo mi na tym zależało i na pewno zainwestowałam w sprzęty marki Smeg i bardzo się cieszę, bo sprawdzają się super, ale to jeszcze nie koniec, bo w tym roku dalej będę w nie inwestować i chciałabym dokupić kilka sprzętów, które również pojawią się tutaj w moim mieszkaniu, będą mi umilać m.in. gotowanie, także jeśli chodzi o te gadżety z 2022 roku, to na pewno to. No i teraz mamy kolejne pytanie, a dokładnie film, serial, a później jedzenie.
I tutaj też nie odpowiem konkretnie na te pytania, bo tak, jeśli chodzi o film i serial, to znowu przenosimy się na mój Instagram, ponieważ od jakiegoś czasu wrzucam na Instastory moje polecajki lub też takie filmy, które lub seriale, które u mnie się kompletnie nie sprawdziły. Lubimy oglądać z Massimo, lubię oglądać sama, przeszukuję Netflixa, HBO, Playera i tak dalej, korzystam z różnych serwisów, które umożliwiają mi oglądanie filmów, ale mamy też fajne serwisy w naszej telewizji, więc oglądamy sobie też tam. I pojawiło się bardzo dużo filmów, które się u mnie super sprawdziły, które bardzo mi się podobały. Pojawiły się też seriale, ale były też takie, które były totalną porażką, mimo bardzo dobrych opinii. Więc tutaj się na to pytanie nie odpowiem. Jeśli chodzi o jedzenie, słuchajcie, no z tym jedzeniem to jest tak, że wiecie, że ja lubię wszystko i wiecie, że ja kocham jeść i wiecie, że jak się ma w domu Włocha, to jedzenie no musi być. Więc ta kuchnia włoska, jakieś owoce morza, słodkość i tak dalej, one są praktycznie cały czas. I powiem, zdradzę wam, o, skoro jesteśmy już tutaj przy jedzeniu, postanowiłam, że w tym roku na moim kanale będzie go więcej. A dokładnie będę prowadziła serię, gdzie będę zdradzała wam różne przepisy. Także spodziewajcie się, że za chwilę tutaj te serie się zaczną pojawiać. Lecimy dalej. Podróż. No właśnie. I tutaj odniesiemy się do całego 2022 roku, bo wspomniałam wam o tym, że było sporo tych podróży. W ogóle też byliśmy, w zeszłym roku często jeździliśmy do Włoch, nie tylko w związku ze świętami czy wakacjami, ale też w związku z załatwianiem różnych innych spraw. Więc były na pewno te podróże i wśród tych podróży pojawiło się jedno miejsce, które chciałam odhaczyć na mojej liście takiej podróżniczej, ponieważ bardzo chciałam je zobaczyć, a była to dokładnie Werona. I udało mi się to w zeszłym roku, byliśmy w Weronie, ja w ogóle uwielbiam Szekspira i zawsze gdzieś tam miałam takie malutkie, słuchajcie, marzenie, żeby wybrać się do Werony, żeby zobaczyć ten balkonik Julii, żeby pójść w to miejsce i się udało. Chociaż trwało to kilka minut, ale się udało i jestem bardzo z tego powodu zadowolona, także na pewno to. Natomiast w tym roku czeka mnie 40. I w zeszłym roku założyłam sobie, że na moje 40. urodziny zrealizuję jedno z moich kolejnych marzeń podróżniczych, a dokładnie bardzo, ale to bardzo chciałabym wylecieć do Japonii i chciałabym zobaczyć Tokio. To jest takie, no, jedno z moich najskrytszych marzeń, które chciałabym zrealizować, ale myślę, że w tym roku się to niestety nie uda. Nie uda ze względu na sytuację, która panuje w Azji, ze względu na wirusa, który tam panuje, ze względu na sytuację w Japonii. Myślę, że będę musiała ten wyjazd przełożyć. Obawiam się, że na przyszły rok, ale słuchajcie, ja go zrealizuję, bo to jest takie moje marzenie, które podjęłam decyzję, że chcę zrealizować, marzenie podróżnicze i na pewno tak się stanie. Także wyjazd do Japonii nie wiem, czy się uda w tym roku. W zeszłym roku została podjęta taka decyzja, ale na pewno taki wyjazd będzie. No i teraz zdjęcie i moment. I zastanawiałam się nad tymi pytaniami. Zdjęcie i moment. I jeśli chodzi o 2022 rok, to tak naprawdę jedyne zdjęcie, jedyny moment, który przychodzi mi do głowy i który jest dla mnie najbardziej taki emocjonujący, emocjonalny, który będzie mi się wiązał z zeszłym rokiem, to jest Pippo. I wszystkie zdjęcia, które mam na telefonie, które mam w domu, tak patrzę, bo są również tutaj, to na pewno będzie Pippo. I to będzie taki rok, w którym dzień, 16 grudnia, w którym na pewno będę go wspominać. Wybaczcie, nie będę ciągnąć dalej tego tematu, bo już mam po prostu łzy w oczach. 12. pytanie to zmiana. I jedna z takich największych zmian, która pojawiła się w 2022 roku, to było podjęcie decyzji o zmianach, które pojawią się w tym roku. I długo myślałam, w zeszłym roku w ogóle pojawiało się u mnie w głowie bardzo dużo pomysłów, ja te pomysły sobie spisywałam co i jak, ale stwierdziłam, że nie będę ich wprowadzać akurat w danym momencie, tylko chciałabym je wprowadzić w przyszłym roku, czyli w tym roku, w którym aktualnie jesteśmy. I tutaj też zatrzymam się na chwilę przy tej odpowiedzi,
ponieważ chciałabym Was poinformować o tych zmianach, które się pojawią i tych moich decyzjach, które pojawiły się w 2022 roku związanych ze zmianami. Pierwsza zmiana dotyczy tutaj kanału na YouTubie. Podjęłam decyzję, że filmy będą pojawiały się dwa razy w tygodniu i będą to filmy najczęściej we wtorki i w piątki o godzinach porannych. Być może pojawi się ich więcej, wszystko będzie zależało od mojego czasu, od moich pomysłów, od realizacji itd., ale na pewno taką pierwszą najważniejszą zmianą będzie to, że filmy będą na pewno dwa razy w tygodniu i na pewno będą publikowane we wtorki, może czasem w poniedziałki i w piątki. Druga zmiana dotycząca kanału będzie tego typu, że zmieni się trochę tematyka. W zeszłym roku było bardzo dużo tematów kosmetycznych, ale widzę, że te tematy kosmetyczne są to co prawda tematy, na które ja lubię się wypowiadać. Są to tematy, w których ja lubię się rozgadać i te filmy czasami bardzo długo trwały, ale w tym roku tych filmów będzie mniej. Będzie mniej tematyki kosmetycznej, chociaż ona też będzie się czasami tutaj pojawiała. Będzie wyglądała nieco inaczej, na pewno filmy będą krótsze, ale będzie je mniej. Natomiast w tym roku tutaj na moim kanale chcę postawić na modę, która będzie się pojawiała w różnych rozwiązaniach. Za chwilę zobaczycie. Na pewno będzie więcej lifestyle'u, czyli będą pojawiały się daily vlogi. Wiele osób mnie o to prosiło. Wiele osób napisało mi w tej takiej, powiedzmy, ankiecie, którą zrobiłam na Instagramie, że chciałoby więcej mnie, czyli nie tylko tych tematów takich, które mnie interesują, tematów kosmetycznych, ale chcecie mnie bliżej poznać, chcecie zobaczyć, jaka jestem. Więc w związku z tym będą te daily vlogi, ale też wpadłam na taki pomysł, a w sumie trochę pomogła mi moja druga połówka, żeby wykorzystać takie cechy, które ja posiadam. Między innymi jedną z takich cech jest mój perfekcjonizm i no właśnie bycie tą estetką, ale też to, jak dbam o dom, jak ten perfekcjonizm się u mnie objawia, takie porady, które ja mogłabym Wam sprzedać, coś, co być może też ułatwi Wam funkcjonowanie, sprawdzi się w Waszych domach i nie tylko, w garderobie, w codziennym życiu, więc będą też takie porady. Mam nadzieję, że te serie Wam się spodobają, czyli wykorzystanie tego mojego perfekcjonizmu, wykorzystanie tego, jaka jestem ja tu, w tej mojej przestrzeni. No i właśnie będzie też kuchnia, także będzie trochę takich właśnie luźniejszych tematów, niekoniecznie związanych z kosmetyką, ale chciałabym, żeby one się pojawiały tutaj na moim kanale. Idziemy dalej z tymi zmianami. Otworzyłam pod koniec roku 2022 konto na TikToku. Wreszcie podjęłam taką decyzję, nowa zmiana, że tak powiem. Może nie tyle dorosłam, ale stwierdziłam, że to jest chyba najwyższy moment, żeby otworzyć konto na TikToku, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Będzie to konto głównie kosmetyczne. Lecimy dalej. Podjęłam decyzję, że w tej chwili Facebook, ten reklamowy, biznesowy, taki powiedziałabym trochę fanpage, będę musiała odstawić w związku z sytuacją, która miała miejsce na początku tego roku. Natomiast Instagram i tutaj, uwaga, pojawiło się nowe konto, które będzie kontem tylko i wyłącznie kosmetycznym i tam będą tylko i wyłącznie treści kosmetyczne, więc zapraszam Was bardzo serdecznie po takie właśnie treści. Na tym koncie będą pojawiały się m.in. live'y kosmetyczne, będą pojawiały się reelsy kosmetyczne, omówienia różnych kosmetyków, denka i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe konto. Natomiast na starym koncie będę ja, cała ja, czyli będzie tam moda, będą porady, będzie kuchnia, będzie moja codzienność. Będę Wam zdradzać dużo różnych rzeczy z tym związanych, czyli będę po prostu ja. Tam też będą się raz na jakiś czas pojawiały treści kosmetyczne, no bo to jestem właśnie ja. Ale nie będą się one skupiały stricte na kosmetyce. To będzie na nowym koncie, więc mam stare konto, które będzie właśnie takie luźniejsze i mamy nowe konto, które będzie typowo kosmetyczne. Wśród tych zmian pojawią się również zmiany na moim blogu. Będę tworzyć nowe posty na blogu. Blog będzie przechodził całą taką reformulację, jak to tam się mówi, ponieważ na początku tego roku rozpoczęłam współpracę z Alicją, która zajmuje się rebrandingiem całej mojej działalności, więc za chwilę zaczniecie dostrzegać te zmiany
No praktycznie wszędzie, tak? Więc będzie ich dużo. 2023 rok postawiłam na zmiany i działam. No i właśnie, tu mamy ostatnie 13 pytanie, czyli cel na 2023 rok, czyli to, o czym już Wam wspomniałam. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Zmiany związane z rozwojem mojej działalności i mojej firmy, które zaraz zaczniecie dostrzegać, będę działać w tym kierunku i trochę tych zmian będzie, więc to jest na pewno taki cel, który chciałabym realizować. Kolejny cel na 2023 rok to rozwój osobisty i postanowiłam, że w tym roku zdecydowanie będę więcej czytać książek. Skończę kurs, który zaczęłam. Chciałabym zapisać się na kolejny kurs, który też gdzieś tam mam w głowie. Chcę postawić na ćwiczenia bardziej intensywne, no może też trochę w związku z tym, że ta 40, słuchajcie, już przede mną, więc trzeba jeszcze intensywniej dbać między innymi o ciało, żeby ono też dobrze wyglądało, więc na pewno to jest jakiś dla mnie cel, taki cel pielęgnacyjny. W tym kierunku też chciałabym iść, postawić na zdrowie, na lepsze odżywianie, na te ćwiczenia, zadbać jeszcze bardziej o moją skórę, więc na pewno też to też będzie się gdzieś tam pojawiało w moich mediach społecznościowych, czy tutaj na moim kanale będziecie dostrzegać. Więc tak jak widzicie, zmiany w mojej działalności, zmiany w rozwoju osobistym, na to chcę na pewno postawić. Zmiany takie w codziennym funkcjonowaniu, czyli ta dieta, suplementy i tak dalej. W 2023 roku chciałabym również wprowadzić, a może nie wprowadzić, poznać lepiej pewne marki kosmetyczne. Zapisałam sobie gdzieś tam w tym moim zeszycie w notesie takie marki, które bardzo chciałam poznać w zeszłym roku, ale mi się to nie udało i już zaczęłam to realizować z początkiem stycznia. Na pewno jedną z takich marek jest Nu Skin. Coś mnie do tej marki, słuchajcie, ciągnie. Ciągnie mnie na pewno ze względu na technologię, na jej rozwój, na to, co się w tej marce dzieje, jak ona prężnie idzie do przodu i podoba mi się to, więc chciałabym lepiej się zapoznać z marką, zacząć testować kosmetyki tej marki, poznawać lepiej technologię, rozwijać się w tym kierunku, więc na pewno to jest też taki mój cel na 2023 rok. No i też cel związany z życiem osobistym, o którym nie mogę Wam jeszcze powiedzieć, ale dowiecie się w swoim czasie, który chciałabym, mam nadzieję, że w tym roku się uda, a jak nie, to w przyszłym roku realizować, ale już rozpocząć działania w tym kierunku, żeby spełnić do końca to marzenie, które pojawiło się, które udało się po części zrealizować w zeszłym roku. No i dobra, rozgadałam się, jak to ja, Anita Gaduła, ale teraz już wiecie, że 2022 rok wcale nie był dla mnie złym rokiem, chociaż były różne takie ciężkie sytuacje, ale cieszę się, że mam go już za sobą, bo wiele wyniosłam z zeszłego roku, wiele się nauczyłam. Być może to też sprawi, że będę silniejszą osobą i będę na pewne sprawy też inaczej patrzeć i do nich podchodzić. Na pewno będę realizować cele, które założyłam sobie w zeszłym roku, czyli w tym 2022 roku i prężnie dążyć do tego, żeby udało mi się je osiągnąć w tym roku. No i zobaczymy, jakie będzie podsumowanie na początku 2024 roku. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej pozytywne niż to, o którym dzisiaj Wam mówię. Napiszcie również i Wy, być może odpowiedzi na któreś z tych pytań, które ja dzisiaj zrealizowałam, w komentarzu zostawcie, wybierzcie sobie, nie wiem, jedno, dwa albo nawet wszystkie pytania i odpiszcie. Będę bardzo ciekawa, jak to wyglądało u Was i chętnie poczytam te Wasze komentarze. Czy będę kogoś nominować do stworzenia takiego filmu? Myślę, że nie, dlatego że każdy z Was, jeśli będzie miał ochotę na podsumowanie, zapraszam. Będzie mi oczywiście bardzo miło, no czekam na te Wasze komentarze i kończę, słuchajcie. Kończę, zapraszam Was w moje media społecznościowe i widzimy się w następnym filmiku na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!